Chciałbym być zbawiony. Chciałbym być zbawiony. Natomiast czy chciałbym być święty, to nie należy do mnie. To jest, to inny rozstrzyga o tym. Jan Paweł II był na pewno wielkim papieżem. To jest przecież papież, którego nauka jest może właśnie, tu był pewien nasz błąd ze spotkaniami z Janem Pawłem II. Myśmy go bardzo przyjmowali emocjonalnie, prawda? Myśmy go bardzo kochali. Natomiast nie bardzo żeśmy go słuchali. To było takie zaklaskiwanie, prawda? Każde zdanie było nagradzane oklaskami, a gubiło się często sens tej wypowiedzi. Nie za bardzo się zapamiętywało, o czym papież mówił. A mówił o wielkich rzeczach i niewątpliwie także jego pisma, które są stosunkowo mało w społeczeństwie znane. Myślę, że dojdzie do większego zainteresowania pracami papieża, który może, tak jak niektórzy mówią, nie był jakimś wyjątkowym filozofem czy teologiem, ale był człowiekiem niezwykle rozumiejącym świat i chyba znakomicie zdającym sobie sprawę też i z sytuacji politycznej świata. Muszę powiedzieć, że w mojej pracy naukowej ja często sięgam do tekstów Jana Pawła II, bo proszę zwrócić uwagę, że w szeregu wypowiedzi papieża i tych oficjalnych, czyli encyklik i innych, no bardzo wiele jest spraw nawiązujących do relacji człowiek-władza, prawda? Problem godności człowieka, tak niezwykle ważny w prawie karnym, którym się zajmuję. Problem człowieka jako podmiotu pracy, prawda? Redemptor hominis, jest to potem laborem exercens, w tej encyklice, w której bardzo dużo jest o pracy. I niezwykle wypowiedzi, które są dzisiaj aktualne dla nas. Ja stale powracam do takiego orędzia Ojca Świętego z 2000 roku skierowanego do więźniów. Tam jest właściwie cała doktryna Jana Pawła II dotycząca kryminologii i właściwie znaczenia kary. To naprawdę jest bardzo głębokie i no w mojej pracy właśnie bardzo przydatne. Niecały miesiąc temu brałem udział w rozmowie, którą na zaproszenie kardynała Nycza w Warszawie i rozmawialiśmy o świeckości państwa. I w tej rozmowie brały udział osoby o bardzo różnych światopoglądach. I to nawet bym powiedział odbierane w społeczności bardzo skrajnie. I myśmy mogli rozmawiać. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy się porozumieli, ale mogliśmy rozmawiać. Nawet mówiliśmy o tym, że potrzeba takich spotkań dalej, żeby rozmawiać o tym. Ja myślę, że nie można tej neutralności, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w Konstytucji nie ma mowy o neutralności, tylko jest o bezstronności. To jest, państwo ma być bezstronne, a nie, neutralność może być wroga, taka zimna neutralność. Tu chodzi o bezstronność. Wiara to jest, i znaczy, co znaczy wierzyć, to jest sprawa zupełnie fundamentalna. Myślę, że no cały mój system wartości jest w jakiś sposób zbudowany na tej aksjologii, która jest związana z moją wiarą. No myślę, że właśnie nie można odpuścić sobie postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Ale teraz powstaje problem.
jak kształtować to sumienie. Wobec tego no, trzeba jednak wybrać pewien system wartości, który jest dla mnie nienaruszalny i moje postępowanie, moje wybory odnoszę do tego systemu wartości.